Czemu dwa razy? Dlaczego? Dwa razy. Oni są, zobaczcie. Niektórzy... O, przeszedłem! Czy ja wygrałem, czy wygrała tylko jedna osoba? Pierwsza rozgrywka! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Karolek 95, a to nowa seria, można powiedzieć, na kanale z gry Stumble Guys. Czy ktoś kojarzy grę Stumble Guys? To taki Fall Guys, tylko po prostu chyba lepszy, tak mi mówili. Zaczynamy oczywiście od zera, tu się nic nie dzieje. Mamy oczywiście sklep, można dostosować swoją postać. O, można zrobić... O, normalnie kobitką. Ej, no to panie to wszyscy powinni puszczać, tak? W sensie nie panie się, tylko wszyscy panie. Kolor zielony, bo zróbmy panią Fionę szeregową. Ha, miejmy. Dzięki Stumble Pass możemy odblokować różne rzeczy, czyli ona może nawet tańczyć. Okej, okay, mamy animację, proszę bardzo. Jakieś tajemnicze kroki, dolary i wszystko. Dobra, pani Szrekowa, no i taką postacią mogę grać. A wy już teraz zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli będziecie chcieli więcej Stumble Guys albo Stumble Guys z kimś na kanale. Może z jakimś youtuberem, dam wam jeszcze znać oczywiście, ale czekajcie, bo chcę wejść do sklepu. Czy my tu mamy coś ciekawego zanim zagramy? Epickie skórki, darmowe nagrody i pakiet startowy. Jeszcze spróbowałem. Za darmo! O! Czy jedną mam za darmo i mogę sobie odblokować? Okej, dajcie mi może jakiegoś skina. Byłoby super. Nie musiałbym grać panią Szrekową. Mamy farmera. To jest 5 klejnotów. Prawie mieliśmy skin farmera. Nie jest dobrze. Ten hazard w tych grach jest no wyjątkowy. A tu za darmo, jeśli obejrzę jedną reklamę, albo mam 4 dostępne. A, obejrzę reklamę jeszcze. Dobra, później. Jak odcinek przyjmie się fajnie, to... wydamy kasę na to, żeby otwierać sobie. A tymczasem, jak już zostawiłeś łapeczkę, to zobaczymy, bo wyszukuje nam grę. Od razu to znalazło. Teraz będzie. O co tutaj chodzi? Jakie mapy znajdujemy? Czy to będzie takie 1:1 Fall Guys? Wydaje mi się, że tak. Na spację prawdopodobnie będę mógł skakać. O, teraz... Oho! Jungle Roll! Dobiegnij do mety. No i proszę bardzo, finish jest tam gdzieś na wzgórzu. Także jest dobrze, a właściwie powinno być dobrze. Jezu, jak się pchają! Co, oni zwariowali? A czy... A, dwie spacje to mamy... jakąś magiczną sztuczkę. Halo! Szybciej! Co ty robisz, kuźwa, co ona się ślizga po własnym ciele? To jest troszeczkę nienormalne. Dobra, powoli. Lecimy w tamtą stronę. Oczywiście, że tak. Ojej, no w takim tempie to my to wygramy. Oczywiście, że my to wygramy. To jest gra nie do przegrania. Jest, ja będę pierwszy. Będę pierwszy. Ja w ta... O kurde. O kurde. O, czekaj, przeczerwony! O, ja w takich grach po prostu nie przegrywam, Jezu, jak było blisko! No teraz sytuacja odrobinę się komplikuje. Na główkę też nie możemy tu wskoczyć. I przez moje pewność siebie moją, prawdopodobnie odpadnę w pierwszym rozdaniu. To by było turbo głupie, wiesz o co chodzi. Dobra, teraz za czerwonym. Nie rozpędzaj się jeszcze tak. Teraz! Oczywiście, że tak, czy ktoś już dobiegł? Tam co prawda próbują, ten mnie wypycha. Jak można być takim chamem? Masz tu panią Szrekową. Oho! Wihiu! Pierwsi nie... Oj, szybciej. Który? Oj, ten chyba będzie... Ten będzie najszybciej. Wihiu! Pierwsi nie będziemy, ale na miejsce dobiegamy jako trzecia osoba. Także nie jest tragicznie. Poczekamy teraz na resztę i zobaczymy, czy przeskoczy. Te drewno to było w sumie całkiem ciężkie. Ja się troszeczkę pospieszyłem, przyznaję się bez bicia. Miałem prawdopodobnie większe szanse, jakbym tyle nie gadał i się nie spieszył. Patrzcie, kolega zdążył. No i tu już mamy 13 osób, 14 osób na miejscu. Są jeszcze dwie. Będzie ten ziom i jeszcze ktoś. Tędy jest skok pingwina. Ania, musisz! Musisz, przegrała. Popatrz, Ania, to nie jest miejsce dla ciebie. O, to wszystko spada, a gdzie jesteśmy? My, Karolek 95 YouTube. Jest Fiona, królewna Fiona. Hajtnęła się, była zawiskim. I teraz mamy kolejną oczywiście mapę. Co teraz się wydarzy? Czyli pierwsza mapa zazwyczaj to będzie ta beczkowa, belowa. Jak zwał, tak zwał. Nie grałem ani na tamtej, ani na żadnej innej. Mogę se... klikam. Ja chcę wybrać. Dajcie mi wylosować. Jezus Maria. Losowanie trwa 6 godzin. To jest troszeczkę porąbane. O nie! Tilefall! Dobiegnij do mety. Czyli my musimy skakać po wszystkich, które świecą się na jakieś tam kolory, prawda? Dlaczego? A, ten jest zielony. A, już wiem, co to jest. To jest taki... Woohoo! Dobrze, odblokowałem dwa. Teoretycznie ja powinienem poczekać na to, co tu się wydarzy. I teraz tak, to jest taki... wiecie, jak to się nazywa? No nie, to musi być... Jestem idiotą. To musi być taki Squid Games, wiecie o co chodzi. Czyli oni tu czekają, nie chcą się za bardzo wychylać. Zaraz mamy metę. Tu bym mógł zaryzykować. No idźcie dalej, chłopaki i dziewczyny. Rucha! O! O, proszę bardzo, gdzie jest meta? No nie, no po skosie musi być. Popchnij go.
Jest! Będę pierwszy! Jak go porobiłem! Idealnie pierwsze miejsce, 9 osób, gościa zepchnąłem. Przepaść, tak się chyba nie robi. To się tak się robi w tej grze, oczywiście, że tak się robi. Nie zostało was wielu przyjacielów, jeszcze dwie osoby, czyli tamten, proszę bardzo. Prok Chorwa ostatnio też był na 16 miejscu, no teraz Pirat już go nie wyprzedzi niestety. Panu i czy pani, dziękujemy bardzo, to nie ma znaczenia, to jest nieistotne. Jestem w kolejnej rundzie, czyli z 16 osób zostaje tylko 8. Jeżeli jest za pierwszym razem. Wygram Stumble Guy'a, to na bank jest seria na kanale, tutaj nie ma o czym mówić. Dobra, trzecia rozgryweczka, prawdopodobnie mam nadzieję na jakiejś takiej mapie, wiecie, wyborowej, wystrzałowej. Będzie okej, trochę przyspieszyło. Co to kuźwa jest? Honey Drop, nie spadnij. Okej, już wiem o co chodzi, teraz będziemy musieli... Woohoo! Muszę biegać po wszystkich dookoła. Okej, tu jesteśmy... Bezpiecznie i właśnie prawie przegrałem. Oj, to było głupie. To było turbo głupie! Dawaj! Cholera jasna. Plajster miodu. Dobra, słuchajcie, jak teraz jesteśmy na plajstrach miodu, to możemy tu... No czemu dwa razy? Dlaczego dwa razy? Oni są... Zobaczcie. Niech tu... O, przeszedłem! Czy ja wygrałem, czy wygrała tylko jedna osoba? Pierwsza rozgrywka, królewną Fioną hajtnęła się Zawiskim, a tutaj zwycięstwo. Twoje nagrody, 35 gwiazdek, 3000 expa, 30 pucharków i jedna korona. Korona prawdopodobnie oznacza zwycięstwo. Także już przynajmniej wiem, o co tutaj chodzi, odebrałem trochę. A dlaczego nie dałeś mi w ogóle punktów? Ja chcę trochę Stumble Pointsów. Na razie nie będę kupował, bo chodzi mi o to, chociaż ten pakiet startowy byłby całkiem ciekawy. Mogę już darmowego spina sobie sieknąć za reklamę, niech będzie. Dobra, mamy kolejne kręcionko. Szczęśliwy spin. Czy tym razem wpadnie mi jakiś skin? Daj mi zwykłe, nie klejnoty. Legendarny! Dlaczego nie dostałem tego rycerza na białym koniu w kosmosie? Kolejne 5 klejnotów. Jak było blisko do jakiegoś legendarnego skina. Ale ty, mam je... Dobra, żadnej nagrody. Dawaj mi szczęśliwego spina. Chociaż jeden skin w tym odcinku powinien spaść. Na zachętę, żebym sobie... No teraz to... Stój! Jest zwykły... No, to jest zwykły, co prawda. Jestem zielony. Miner Mike, czyli królewna Fiona hajtnęła się za Biskim. Odrobinę się przebrała za takiego troszeczkę Mikołaja, ale robotnika. Wyposaż teraz. No dobra, czy my możemy sobie, bo jeszcze mam dwie reklamy, zostawimy sobie je na koniec, a później w kolejnym odcinku, jeżeli tak jak mówię, gra wam się spodoba i byście chcieli tego więcej, a tu mamy darmowe nagrody. Czym są? A, to są tylko kręcenia. To tyle to ja już wiem. Bardzo fajnie, przynajmniej jednego skina. Łapałem. No to dobra, gramy kolejną gierkę i zobaczymy, do kogo nas połączy, gdzie nas przydzieli, na jaki serwer. Prawdopodobnie pierwsza mapa to jest ta standardowa, nie? Czyli biegniesz po kłodach i dobrej zabawy. O, zaczynamy od tego! Tilefall! Najlepiej odblokować jak najszybciej, jak najwięcej. No ale dobra, zobaczmy od strony lewej. Dobra, pajak pocisnąłem. 4 spadły, jest dobrze. Tu są aż 4 dobre. Oni się troszeczkę pchają. Nie wiem, czy jest taki sens pchać się tutaj. Do nich, popatrzcie co robi. Okej, czyli tu można prawdopodobnie. Dlaczego tu? Jezus Maria. Teraz boję się, że... O Jezu, nie dobiegnę. O Jezus Maria. O Jezus Maria. O Jezus Maria. 8. Rura! Będę! Jestem 14. Czyli jeszcze 2 osoby, tamten na szczupaka doleciał. No na farcie, udało się na farcie. Tymczasem odrobinę zaryzykowałem. Czy było warto? No oczywiście, że tak, bo jesteśmy dalej. Dobrze, spadają wszystkie osoby. Gdzie jestem ja? Królewna Fiona hajtnęła się za Biskim na zielonym, prawda, dywanie rozkoszy. Ten ma bardzo fajnego skina. Vero, PNG. PNG jest jak dolar. Z czymś mi się kojarzy, to są skiny chyba takie z Mario. Takie gry mają też taki potencjał, że można władować praktycznie każdego skina. No wyobraźcie sobie, że na przykład byłby tu Ash Ketchum z Pokémonów, czy właśnie na przykład, nie wiem, Son Goku z Dragon Balla. Też by było całkiem ciekawe. Teraz będzie, no jestem bardzo ciekawy. Chociaż mimo, że zaryzykowałem, to teraz powinno być dużo łatwiej, ponieważ zostali sami najlepsi. A najlepszy jestem, co to jest? Pivot Pasz. Nie chcę piwa i popychać też się nie chcę. Dobra, będę ryzykował, przepraszam, czyli tak, mamy starty, tu będzie się to odwracało. Z tej strony lepiej by było przejść, oczywiście, że tak. Wszyscy chodzą po prawej, oczywiście, że tak, pivot pasz. Czyli wszyscy po prawej stronie, spokojnie do przodu. O, tamci, trochę ich weszło.
O, tutaj, nie ślizgaj się! Woohoo! Dobra, 8 osób przechodzi, czyli jesteśmy, jakby to powiedzieć, w mniejszości. Dostałem w łeb! O Jezus, wytrzymałem! Jaka wytrzymałość! Petarda, będzie to 8! Będzie to 8! Co to jest na dole? Co to jest? O! Woohoo! Dobra, wybij się! No debil! No to było tak debilne, że aż mi się nie chce komentować! Jest, będzie 7 miejsce, albo nawet 6. Ostatnia rozgrywka. Nie wiem, jak to zrobiłem. Tamten już doleciał. Dobra, jest 8-8. Drugie podejście do gry i drugi raz w finale. Chyba o to chodziło. Spadajcie wszyscy. Vero został. Vero jest dobry. I za drugim razem być w top 8 spośród 32 graczy, no to można powiedzieć, że statystyka jest naprawdę zatrważająca. Bardzo mi się to podoba, że daje radę i gra jest fajna, kolorowa. O to też chodzi, dzieje się bardzo dużo, no ale trzeba zdobywać pucharki, jak cała reszta. Kiedyś była jeszcze taka giereczka też na pucharki. Nie Clash Royale, musimy przypomnieć. Co to jest? Block Dash, nie spadnij. No i co? Na przodzie jest znacznie lepiej. Teraz były dwa, o, tego trzeba rozwalić. Biegaj, jest dobrze, tędy, proszę bardzo, ja będę stał jak najbliżej tej strony, jestem, o, 6 osób tylko zostało, można też się wypychać odrobinę, ale czy jest sens? Dobra, 6 osób zostało, Vero, trzeba go trochę popchnąć, trzeba go, a, trzeba na szczupaka, ej, to w tą grę się nie przegrywa, a ja przegram, Jezus Maria, what the fuck is that, jestem dalej, jest dobrze. Woohoo! Proszę bardzo! Leć, mordo! Czy tam jeszcze dwie osoby odpadły? Jest bardzo źle. Tędy pewnie się kujesz. Dostałem... Nie wypadaj! Dlaczego? Dlaczego? Jakbym wiedział, że ten kolec mnie wypchnie za mapę. No ktoś tam wygrał, ale nie jestem to ja. Azerbejdżan Oicha wygrywa. Gościu przecież świeżo Sprite MMA. O, dlaczego? Dlaczego? Kolejne podejścia w kolejnych odcinkach, ale przynajmniej trochę wygrałem. Trochę expa, trochę pucharków, trochę gwiazdek i reklama, kuźwa. No co, na razie rewelacja. Nie wygrałem może dwa razy, ale raz wystarczył. Jeżeli chcecie więcej Stumble Guy'a na moim kanale, jedyne co musicie zrobić, zostawić oczywiście łapeczkę w górę, napisać hashtag skacz. Wal przez ścianę, nagłówkę i powinno być ok. Ode mnie to tyle, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej, wiecie co robić, szybkie łapeczki i kolejny odcinek pojawi się na kanale. Tymczasem żegnam się z wami serdecznym, szczęsnym odcinkiem. Tutaj macie najnowszy film, najnowsza playlista. Jeżeli chcecie więcej Stumble Guy'a, piszcie w ogóle z kim. Pod spodem w komentarzach będę odpisywał, przypinał serduszka i subskrypcja właśnie tutaj. Trzymajcie się, mistrzowskie okienki, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i niczego nie przegapić. Na razie, bye!